Po pracy robię sobie skromny obiad, zazwyczaj parówki z suchą bułką. O godzinie 16 mogę już spokojnie zadzwonić do ukochanej dziewczyny. Hej kochanie, słyszysz mnie? Nie Piotrek, Gabriel. Nie poznałaś mnie? Jaki Piotrek? U lekarza byłaś? I co ci powiedział? Powinnaś mieć 20 stosunków w ciągu miesiąca. Wiesz, kochanie, dwa razy możesz liczyć na mnie. Halo? Halo? Skarbie, słyszysz mnie? Halo? Jesteśmy z Iwonką bardzo zakochaną parą. Poznaliśmy się na pogotowiu. Ja byłem na czyszczeniu żołądka, ona była ze swoim narzeczonym. Po 2 tygodniach chodziliśmy ze sobą. W poniedziałek zawsze chodzę spać wcześniej, by odespać niedzielny trans. Dzięki temu we wtorek rano budzę się względnie wypoczęty tylko po to, by za chwilę zmęczyć się bieganiem. I tak jak poprzedniego dnia, o godzinie 7 siedzę już przy biurku popijając moją pyszną kawę. Ambrozja. O godzinie 15 kończę pracę. Po obiedzie przez 3 godziny nie robię nic, oczekując na przybycie wybranki serca. Jak zwykle wtorkowy wieczór spędzamy oglądając wypożyczone DVD. Filmy zawsze wybiera Iwonka. Przeważnie są to ambitne produkcje dotykające największe problemy moralne, uczuciowe i egzystencjonalne ludzkości. Czytaj, kolejna pedalska pseudokomedia romantyczna. Ktoś powiedział, że prawdziwą sztuką nazywamy tylko to, co jest smutne. To, co nas raduje, jest zawsze kiczem. Film jak zwykle mnie nudzi po 10 minutach. Zastanawiam się, czy podjąć próbę konwersacji. Ale co powiedzieć? Czy wiesz, że jak Eddie Murphy zgoli wąsy, to nikt go nie pozna? Nawet sąsiedzi. I'm Christy Roberts. I'm looking for Mr. Skinner. You lucky devil. You found him. Impossible. Your way. Pocałuję cię tam, gdzie jeszcze nikt cię nie pocałował. Chyba w torebkę. Henry Skinner is my father. She has Ender's nose. Kochanie, a co sądzisz o seksie analnym? Dla mnie okej. Okay. Myślałem, że będziesz miała coś przeciwko. A co ja się będę wtrącać, jak spędzasz czas z kolegami? Postanawiam oglądać dalej. Napiłbym się piwa, jednak nie proponuję alkoholu. Tydzień temu musiałem odebrać pijaną Iwonkę z domu jakiegoś obcego kolesia. Jakie to szczęście, że w tych czasach można jeszcze trafić na uczciwego faceta, który pomoże bezinteresownie bezbronnej dziewczynie. Gdy budzę się, Iwonki już nie ma. Nie pamiętam, kiedy zasnąłem. Nie pamiętam końcówki drugiego filmu. Jestem pewien, że było coś o miłości. Teraz mogę się napić browarka i iść spać. Jak zwykle po wieczorze filmowym nie mogę zasnąć. I bynajmniej nie jest to wina ostatniej drzemki. Jak kurwa można nie uderzać w komara, kiedy katuje się mózg takim gównem? Czy do końca życia uda mi się zobaczyć jeszcze jakiś dobry film? Czy ktoś nagra godnego następcę Pulp Fiction? Czy dopóki nie pierdolną w nas rakiety nuklearne, będę musiał oglądać komedie romantyczne? Leżę tak i rozmyślam jeszcze przez pół godziny i gdy już postanawiam napisać własny scenariusz, zasypiam i rano wmawiam sobie, że wczorajsze postanowienia były wynikiem zbyt dużej ilości promili we krwi. W środę klasycznie zaczynam bieganie. Prysznic, kawa i pracy. Po dobrze wykonanej robocie oczekuję na swojego przyjaciela, z którym spędzę męski wieczór przy browarze. Nigdy nie oglądam telewizji, nie śledzę wiadomości, nie czytam plotkarskich portali. Jeżeli wydarzyło się coś zaskakującego i ważnego, Jimmy na pewno mi o tym powie. Strzała. Gabrysia. Tak, ten zabawny skurwiel to Jimmy. Naprawdę nazywa się Mikołaj Puszczyk, ale nie wolno mu mówić po imieniu, bo się wkurwia. Obejrzał Pulp Fiction 27 razy i zna oryginalny scenariusz na pamięć. Jimmy to jego ulubiona postać. Siemka, Jimmy! Po co ci kurwa ten kaptur na głowie? Na dworze jest ponad 20 stopni.
Pojebało cię? Pierdol się, chcę być inkognito, wiesz co się stało? No skąd mam wiedzieć? Paris Hilton wdepnęła w kałużę i odwołali koncert 50 Centa. Dlaczego? No bo ja nie zauważyła. Dlaczego odwołali koncert? A, jak dla mnie to miał sraczkę, ale ponad za mało biletów sprzedali. Pojebało ich? Patrz co przyniosło. Co to kurwa jest? Strażnica zwiastująca Królestwo Jehowy? Pojebało cię? Roznosisz teraz ulotki dla kociuchów? Kurwa. Darmowe bibułki, człowieku. A to spoko. Kurwa. Chodź zobaczyć, jak jakiś chuj zaparkował auto. No chodź. Jebro się to moje. Twoje? Kurwa, skąd je ma? Nic nie mówiłeś. Ciepłocian to Likolaba. Kogo? Likolaba nie znasz? No tam od niego przecież. Nie kojarzę. Za chujowa ksywka Likola. Dlaczego Likola? Obudził się na jednej imprezie z Flutem Przemarzniętym do Lodena Patyko. Żartowałem, znaczy to było później. No więc to było tak, że Robert, bo tak miał naprawdę na imię, prowadził zdrowy tryb odżywiania. Robił zakupy zawsze w jednym i tym samym warzywniaku. Wpieprzał to na mnie wszystko, co zrodzi Matka Ziemia. Codziennie podjeżdża pod warzywniaka swoim ciekłoczęto. Pewnego dnia przyjechał, żeby kupić dwa pieprzone ogórki świeże i trzy marchewki. Gdy wchodził do sklepu, wpadł na niego gnoj i złamał sobie nos. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności, smarkarz ten, chwilę wcześniej, wkurwiony na babę z warzywniaka, zajebał je w ramach wendety Big Milka z zamrażarki. Czujesz to, kurwa? Babska pozwoliła mu w nagrodę zatrzymać loda.